are the farmers. Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku, jak możecie zobaczyć, już się wziąłem za zamiatanie tej podłogi. Tu z całego zamiatania. Ile jest? No trochę jest. Tu ogólnie ten... A. Nie widać za dobrze. No powiedzmy takie dwie szufle. To ogólnie by to robiło lepszą robotę. Ja tutaj ta guma się w złą stronę zgina. Ona powinna patrzeć w dół, a nie do środka. Tutaj jeszcze zostało. Będę to jeszcze raz szczotkował. Tylko muszę... Tu są podkładki. Zaraz przyświecę trochę, żebyście też mogli widzieć. Tu są podkładki. Będę je zmieniał. Po prostu, żeby trochę lepiej brało. I zobaczymy, jaki efekt. Tutaj ogólnie jest ten problem, że kółka są bez powietrza. Te. I no, mi ciężko, nie chcę tak jeździć. Jak większy opór dostaję, to wtedy nie ciągnie. Ale ten. Jak jest lepiej niż miotłą, że tak powiem. Także robię tym. To jest dobrze, bo jest gładki beton, ale na przykład na podwórku, jak mamy trochę nierówną kostkę, to się w ogóle do tego nie nadaje. Dlatego no 2 lata już stało nieużywany. Teraz wziąłem i chociaż jakiś pożytek z tego jest. Także no jest dzisiaj 19 grudnia. Dobrze mówię? Dobrze. 19 grudnia, już prawie 4 wieczorem. I tak sobie ten zgarniam. Tutaj będę musiał zaraz tą skrzynię wyrzucić. Jeszcze raz będę jeździł. I na końcu jeszcze w rogach tutaj będę musiał miotłą. A się aparat zakurzył. Ja nie mogę. Nie, nędza jest w miarę okej. Dobra. Robimy dalej, bo tu jeszcze w poniedziałek mam zamiar tą maszynę wstawiać. I ten. A, tu wam od razu pokażę. Wejdę na górę. Tutaj też pozamiatałem dzisiaj. I tutaj zrobiłem taki kącik tych części do sieczkarni. Tutaj nowe kamienie na ostrzałkę. Tutaj te kółka pasowe. Trochę noży zapasowych. No i tam blachy takie do przystawki, żeby przyzbroić ją na kukurydzę. Także no, tak to wygląda z góry. Jeszcze raz przyjadę i zobaczę, jaki efekt to będzie. Także no. No i tak wygląda to. Tak wyglądają moje okulary. O, nieźle.
Dobra. Nie wiem jak wy, ale ja już jestem zadowolony z tego efektu. Zaraz wam pokażę. Tylko zejdę. Tu nie wygląda już tak źle. Większość już poszło, ten kurzu. Wiadomo, idealnie nie jest. Ale tutaj już w miarę okej to wygląda. Tam w rogu i tam w rogu jeszcze muszę miotłą zrobić, bo tam... A zresztą to pokażę, bo tu nakurzyło. Nie miałem jak stąd wziąć. To jeszcze miotłą. Jutro jak mi się będzie chciało, to jeszcze miotłą porobię. Tutaj tak samo. No widać, jest kurzu trochę jeszcze. Ale dobra, w poniedziałek zabieram się za wstawianie maszyn. Zabieramy się za wstawianie maszyn. Już zaczepiam pierwszy siewnik z agregatem aktywnym. Ogólnie tego siewnika z agregatem dopiero będę mył na wiosnę, jak będę siał. A resztę sprzętów jeszcze w tym roku będę czyścił, teraz wstawiając je. Także no, nie jestem zwolennikiem mycia siewnika, a agregat aktywny to bym musiał odczepić go najpierw od siewnika. Tak za bardzo mi się teraz nie chce, nie mam na to w sumie nawet czasu. Bęben będę czyścił na pewno powietrzem, nie wodą, bo tam, no żeby to też nie porzewiało. Powietrzem przedmucham go na pewno. Kosiarkę będę mył, obydwie kosiarki. Kultywator będę mył i zgrabiarkę też będę mył. Sieczkarnię jeszcze też zobaczę, czy będę mył, czy nie. Najwyżej go przedmucham tylko powietrzem. A tutaj już podjeżdżam. Zaczepiam, wstawiam do wiaty i mówię, jaki jest plan ustawiania. Dobra, plan jest taki. Tu właśnie postawiłem teraz siewnik z agregatem. Tutaj będę musiał te grabki też ściągnąć znowu. Tam z 50 cm bym zyskał. Nie, w sumie 40 oko. I ten, mam zamiar tutaj postawić kultywator New Hollanda. Potem w tym rogu zgrabiarka. Tam od drzwi kosiarki i wtedy tu na środku sieczkarnię postawić. No i wiadomo, wtedy jeszcze jak się zmieści, to ciągniki. Tutaj możecie zobaczyć, widać teraz, gdzie dziury są w dachu, gdzie przecieka. I tak, myślę, że tak będzie najrozsądniej, bo jak będę chciał siać, to najpierw kultywator będę musiał wziąć. To wyjadę elegancko, potem zanim wstawię kultywator, to wyciągnę siewnik, będę siał, zasieję, wstawię siewnik z powrotem i umyję kultywator i z powrotem kultywator wstawiam. Tak samo koszenie trawy, najpierw przednią kosiarkę zaczepiamy, potem wjeżdżamy tylną kosiarkę, zgrabiarka też już będzie wolna, no i sieczkarnia. Także mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. Może jeszcze po drodze będę jakoś improwizował, nie wiem. Zastanawiam się jeszcze, gdzie bębna dać. Może ten drugi bęben dam tutaj, zobaczę jeszcze. No dobra, działamy dalej.
Tutaj już mniej więcej tak z grubsza umyłem tą kosiarkę, ale tutaj jeszcze trochę będzie musiała być. Tu jeszcze trochę brudna jest w niektórych miejscach, na przykład tu jeszcze. Tu trochę brudu. Jutro za dnia umyję ją do końca. Taka ciekawostka. Ona jest teraz pierwszy raz myta od kupna myjką. Tak to była tylko przedmuchiwana i odstawiana. No ale teraz ten. Będziemy, jutro ją umyjemy do końca i postawimy ją. Tak mi się wydaje, że ją najlepiej będzie tutaj postawić. I tutaj będzie przednia kosiarka, także tu będzie tylna, tu będzie przednia. Tu możliwe nawet, że sieczkarnię tu zmieszczę. To by było najfajniej. Miał jeszcze kupę miejsca. Wtedy tutaj ten bęben postawił, albo nie wiem, z bębnem jeszcze muszę poczekać, zobaczyć gdzie postawię. Tu New Holland już ładnie prawie wysechł. Także no, tak to wygląda. No, mi się wydaje, że będzie dobrze, fajnie. Ciągniki też później umyję, tylko najpierw wiadomo, maszyny trzeba umyć, powstawiać i będzie fajnie. No i dzisiaj strasznie pada, także chyba dzisiaj nie będę myć. Cały dzień tak już pada, już kałuże się robią. I tak, dzisiaj nie będę kończył tego. Ale ją podsmaruję, bo ta woda, żeby wypchać tą wodę z łożysk. I tak, tam wstawiłem ten film o tej tawodnicy. No i tam był, już nie pamiętam, kto dał komentarz, że na kanale chyba Paweł i syn. Tam też mieli taką tawodnicę i tam się wsuwał ten pręt. Nie wiem, spróbuję, bo wcześniej próbowałem, ale tak mocniej wciskałem i ten, i się nie chciał wcisnąć, a to może, a dobra. Dobra, wchodzi, tylko mocniej trzeba wcisnąć. Ja nie chciałem tego zepsuć, w starych tawodnicach w miarę lekko to szło zawsze. Ogólnie to jest inaczej. Bo tu mamy, po prostu wyciągamy i wsuwamy tutaj w taki ten. Po prostu wtedy puszczamy i ten, ale no, widocznie nowy i ciężko wchodziło. Ale dobra. No więc jednak się wsuwa. No, no także dzięki za ten komentarz. Mówię, nie chciałem też zepsuć, na siłę coś robić, ale dobra, wciska się. Wczoraj jeszcze posmarowałem tutaj bezorkowca mojego. Ładnie smar wypchał wodę. No. A tu się znowu trochę kurz złapał, ale to już tam nic. Najwyżej później wezmę jakąś szmatkę, jeszcze go szmatką tak przetrę, żeby było czysto. No, agregat aktywny jest jeszcze pobrudzony, ale jego nawiosem będę już mył. Pada jak nic. O. Dobra. Dzisiaj raczej nie będę nic nagrywał. Dopiero jutro, jak pogoda będzie, to się nagra.
dzisiaj trochę umyłem naszego Forda. Tak z grubsza, żeby z tego kurzu go odmyć. Na wiosnę go będę tak dokładnie szczotką mył, to już trochę lepiej będzie wtedy wyglądać. Teraz idę go odstawić. Prezentuję teraz. Fajna bestia. Tam raz zrobimy zdjęcie i jedziemy z powrotem. Czadu. Dobra, gasimy go. A kierunek mam włączony jeszcze. Dobra. Dzisiaj jeszcze będę tą kusiarkę wstawiał. I zobaczymy jeszcze. Nie, się szkarni już raczej nie. Kosiarkę tylko. W sumie kosiarki już też. Na razie wszystko jest pod dachem, to będę go też jeszcze chciał umyć. Ale to nie wiem, zobaczę jeszcze. Jednak jeszcze wstawię kosiarkę. Na wiosnę się umyję. Albo jak mi się będzie nudzić w zimę i będzie pogoda. Teraz niestety na razie czasu nie mam na to, a już bym chciał te maszyny wstawić do środka. Dlatego teraz tak już ją wstawię. A dobra, po klucze do wiaty muszę iść. Dobra, zauważyłem, że jest dosyć brudny tutaj, obsyfiony.
ale go poczepiłem wałek i wyczyścimy chociaż te dyski, żeby nie były takie brudne. Lepiej to wygląda, jest to fajnie sucho, a tu trochę syfu było. Dobra, no, jest stawiona kosiarka już. Tutaj zobaczę, jak się zmieszczę sieczkarnię tu, to ją tu postawię, jak nie, to będzie na miejscu teraz New Hollanda, gdzie stoi. 9700 postawię chyba tu. I ten, owijarkę na strych tutaj wstawię. I bęben jeszcze tu postawię raczej. Bęben jeszcze zobaczę. No ale kosiarka już stoi. Wybaczcie, że nie umyta. Też wolałbym ją mieć umytą. No ale jest jak jest. Dobra. Mamy dzisiaj już którego? 23 grudnia, także jutro już nic nie będę robił. No wiadomo, prace obowiązkowe są. Jutro jeszcze mi prawdopodobnie wysłodki przywiozą. Zobaczymy, jak to wyjdzie z tymi wysłodkami. No ale w miarę fajnie to wygląda. Jak już wszystko będzie wstawione, tutaj owijarka, tu kosiarki, tu sieczkarnia, tutaj 97, tutaj te kultywatory, to wszystko fajnie, fajnie będzie już wstawione w środku. No, dobra. No, dobra. Chciałem jeszcze powiedzieć, że po świętach, tak, albo po nowym roku, najpóźniej będzie u mnie kontener na śmieci, taki dosyć duży, także tam będę mógł dosyć dużo śmieci pomieścić. I ten, i wywiozę te wszystkie śmieci, co tutaj wyzbierałem z tej wiaty. I teraz są akurat w tamtej wiacie, tam jeszcze na kupie. Także te śmieci będą wywiezione i tak, no jeszcze jak zobaczę, jak to pójdzie, jak będzie wszystko fajnie szło, to zamówię jeszcze jeden kontener i wszystkie śmieci tutaj z tego gospodarstwa wyrzucę. Także będzie nareszcie spokój z tymi śmieciami. No i myślę, że na dzisiaj to by było tyle. Dzięki za uwagę i do następnego.